Matura informatyka rozszerzona 2019, zadanie teoretyczne, zadanie drugie, analiza algorytmu. Spójrzmy na treść zadania. Umieściłem ją na stronie maturainformatyka.buzinfo.pl, dział teoria, analiza algorytmu. Mamy algorytm. Funkcja pisz. Jest to funkcja rekurencyjna. Wywołuje, widzimy tutaj, samą siebie. Oczywiście każda funkcja rekurencyjna jest zbudowana w taki sposób. Jeżeli jakiś warunek i tutaj mamy zakończenie tej funkcji, to jest warunek końca wywołań. Dlaczego? Wypisujemy coś i już jej nie wywołujemy ponownie. W przeciwnym razie i pewne akcje oraz ponowne wywołanie tej funkcji. To jest wywołanie typowe rekurencyjne. Przymierzmy się do tej funkcji. Najpierw jednak sprawdźmy, jakie ona argumenty przyjmuje. S to jest jakiś napis. N, liczba całkowita dodatnia, nie mniejsza niż długość napisu. K, ostatni parametr, liczba całkowita z przedziału od 2 do 10. Używamy tutaj też funkcji długość, która zwraca nam długość tekstu. Możemy łączyć sobie plusikiem napisy oraz zamienić na napis liczbę P, ale P, jak się okaże, jest zawsze cyfrą od 0 do 9. No i teraz przejdźmy do zadań. Naszym zadaniem jest uzupełnić diagram wywołania funkcji pisz dla parametrów pusty tekst 2 i 2. Przepisałem go sobie tutaj na slajd. Zastanówmy się, jak to będzie wywoływane. Pisz pusty tekst 2,2. Warunkiem końca rekurencji jest długość tekstu równa drugiemu parametrowi, czyli będziemy kończyć wywoływanie rekurencyjne w momencie, kiedy ten tekst zrówna się z dwójką. W przeciwnym razie będziemy wielokrotnie wywoływać, to jest pętla for, od i równego 0, w tym wypadku do k mniej 1, to jest k, czyli do 1. Dwukrotnie będziemy wywoływać tę pętlę. W tej pętli wywołujemy rekurencyjnie funkcję pisz samą siebie. N i k nie zmieniamy, czyli tu pozostawiamy dwójeczki. Natomiast do napisu doklejamy co? I, czyli 0 i 1. Dokleiliśmy do pustego tekstu 0 i 1. Kolejne wywołanie, jak się domyślamy, znowu do tego tekstu dokleimy 0 i 1 oraz do tego tekstu dokleimy 0 i, przesuńmy to może sobie, i 1. Oczywiście n oraz k się nie zmieniają. Te funkcje nie wywołają się już rekurencyjnie, ponieważ ten warunek będzie prawdziwy. Długość tekstu jest równa n, to co mieliśmy zadane. A zatem te teksty 00, 01, 10 i 11 wypiszą się. To jest odpowiedź pisz 1022 oraz pisz 1122, którą musimy tutaj umieścić. Jeszcze jest pytanie o kolejność wywoływania tych funkcji. W taki sposób będzie się to odbywało. Najpierw oczywiście wywołanie główne. Następnie w pętli, tej pętli for dla 0 i dla 1 wywołają się funkcje kolejne pisz. Ale w momencie, kiedy wywołam pisz z 0, to dla 1 jeszcze nie będę jej wywoływał, dlatego że pisz z 0 będzie w tym czasie uruchomiona. Jeśli będzie uruchomiona, to ona sama wywoła pisz z 0,0. Ta funkcja już nie wywoła kolejnej, ponieważ wypisze tekst i zakończy wywoływanie rekurencyjne. Skończy się. Wrócimy tutaj. Będzie można dokończyć pętlę for, która jest wywoływana, wykonywana w tej funkcji pisz. Wejdziemy zatem tu. Wypiszemy tekst. Koniec. Wracamy. Wracamy. I tu dopiero dokończamy tę pętlę, pierwszą pętlę for. Dla i równego 1 wchodzimy tutaj i znowu tu, tu i tu.
I takiej odpowiedzi oczekują od nas twórcy zadania. Podsumujmy jednak pewne rzeczy. N i K są niezmienne, czyli te parametry już wiemy, że się nie zmieniają. Ile jest strzałeczek z każdej funkcji pisz? To znaczy, ile wywołań rekurencyjnych? No oczywiście K mniej 1. K, bo od 0 do K mniej 1 wywołujemy. Czyli jeżeli tutaj mamy K równe 2, to znaczy, że mamy dwie strzałeczki. Strzałeczek jest K. Oraz wiemy, że przy wywoływaniu rekurencyjnym kolejnej funkcji pisz, doklejamy do niej N kolejnych cyfr. Od 0 do N mniej 1. Czyli w naszym przypadku 0 i 1. Tu doklejamy 0, tu doklejamy 1 i do tego potem doklejamy znowu 0 i 1. Stwórzmy zatem ewentualny kolejny poziom. Tutaj oczywiście musiałaby być trójeczka, tak? Gdyby tu była trójka, to byśmy mieli kolejny poziom, bo końcem rekurencji byłyby teksty o długości 3. No to gdyby tu była trójka, to musielibyśmy do tego tekstu dokleić znowu 0, a potem 1. Do tego tekstu 0, 1. Do tego 0, 1 i 0, 1. Czy nam to coś przypomina? Przecież to są liczby systemu dwójkowego. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj także 0, 1, 2, 3. Możemy zatem postawić taką hipotezę. K to jest podstawa systemu. K, czyli ta ostatnia cyfra. Tak? Bo, ponieważ doklejamy jakie cyfry? Jeżeli mamy, dajmy na to piątkę, to doklejimy cyfry od 0 do K mniej 1, czyli do 4, czyli cyfry systemu piątkowego. Dla 10 od 0 do 9, czyli cyfry systemu dziesiętnego. Dla binarnego, czyli dla dwójkowego, doklejamy 0 i 1. Wszystko się zgadza. A N to jest oczywiście ilość cyfr, które chcemy potem wypisać. Ponieważ to jest ta długość tekstu, czyli w tym wypadku ilość wypisywanych cyfr. Zauważmy też, że N to jest także ilość poziomów wywołania tej funkcji. Przy założeniu, że to jest poziom zerowy, to jest poziom pierwszy, bo tutaj mamy długość 1, długość 2, czyli poziom drugi i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do drugiego zadania, które tak naprawdę zachodzi nam na zadanie pierwsze. Napisz, co się pojawi na ekranie przy wywołaniu funkcji pisz od pusty tekst, jak widzimy, za każdym razem wywołujemy z pustym tekstem początkowym, 3, 2. No to my już wiemy, to będzie system dwójkowy, trzeci poziom. Myśmy to przed chwilą zrobili. Cofnijmy się zatem. To jest nasz trzeci poziom, a zatem to jest nasza odpowiedź. I jeszcze pytanie, ile będzie tych wywołań? Tutaj jest ich 8, tu jest ich 4, 2 i 1. Jak to sumujemy, wychodzi nam 15 wywołań. Czyli tu wpisujemy kolejne liczby od 0 do 7 systemu dwójkowego, za każdym razem jednak na 3 bitach, a tutaj wpisujemy 15 wywołań. Tutaj już możemy bez rysunków przeanalizować to w głowie. System trójkowy, drugi poziom, czyli długość liczb dwucyfrowa. I to są te odpowiedzi. System dwójkowy 00, 01, 02. Tu już nie mamy kolejnej cyfry, czyli przekręca nam się jeden dalej. Kolejna cyfra. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Znowu brakuje cyfry. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Dlaczego 13 wywołań? No bo widzimy, że dla systemu trójkowego z każdego pisz będzie wychodziło ile strzałeczek? No 3. Dla 0, 1 i 2. Jak 3 strzałeczki, to znaczy, że najpierw mamy jedno pierwsze wywołanie, oto. Potem mamy poziom pierwszy, czyli 3 wywołania, a potem dla każdego z nich kolejne 3 wywołania, czyli 9. 3 razy 3, czyli 9. 9 plus 3 plus 1 to 13 wywołań funkcji pisz. Pytają nas jeszcze o wzór,
którym moglibyśmy określić, ile wywołań tej funkcji będzie dla dowolnego n oraz k. Już określiliśmy, że k to jest podstawa systemu, n ilość cyfr. Tu rozwiązaliśmy przed chwilą zadanie dla 3,2, czyli system binarny 3 cyfry. 2,3, czyli system trójkowy po 2 cyfry. To było przed chwilą analizowane. A teraz zastanówmy się, ile strzałek jest z każdej funkcji pisz? Oczywiście k strzałek. Więc tu mamy pierwsze wywołanie, jedno. Potem mamy k wywołań, mamy k strzałeczek, czyli k wywołań w kolejnym poziomie. Potem mamy z każdej tej strzałeczki kolejne k wywołań, czyli k razy k, k kwadrat. Aż do n-tego poziomu, k do potęgi n-tej. 1, k, k kwadrat, k do trzeciej, k do n-tej. Jak to wszystko zsumuję, to wyjdzie mi właśnie wzór. Ilość wywołań funkcji pisz. K do zerowej plus k do pierwszej plus k do drugiej plus k do n-tej. Można by to oczywiście sigmą zapisać, że jest to suma po i od 0 do, oczywiście do n, z k do potęgi i. I to kończy naszą analizę algorytmu.